Witam serdecznie moi kochani, w dzisiejszym dniu, w dzisiejszym odcinku. Na początek tego filmu powiem, że może mi być słabo słychać i niewyraźnie, bo mam całe gardło zawalone, mam anglinę. Ogólnie miałem dzisiaj nagrywać coś innego, ale jestem chory i pogoda za oknem jest jaka jest, więc jestem zmuszony do nagrania najgorszego odcinka, czyli Q&A. Nie lubię tego nagrywać, nagrywam to raz na ruski czas. Nie lubię tego robić, bo to jest takie iść na łatwiznę. Na Instagramie zadawaliście mi pytania, no i poodpowiadam dzisiaj na nie. Piję sobie herbatkę z miodem, tam mam całą siatkę leków. W ogóle nie byłem u lekarza, tylko byłem przez taką wizytę online. Pierwszy raz dla mnie to jest w ogóle już dziwne czasy, że takie rzeczy się dzieją. Dobra, zaczynajmy od pierwszego pytania. Komu kibicujesz, Mikserowi czy Popo? Wiadomo, że Mikserowi. Popo ostatnio miałem okazję poznać, bo siedział na High League za mną, za mną cała ekipa Ksajo, bo kibicowaliśmy Jabczanowi, to jest w ogóle spoko ziomal. No i wydaje się ten Popo całkiem spoko ziomalem. Oni tam chyba nie mają jakiejś złej krwi między sobą, no ale Mikserkowi kibicuję, bo to mój kumpel był bardzo dobry, więc trzymam za niego kciuki. Grzybek spytał, czy zrobiłeś już prawko? Nie, prawka nie zrobiłem. Zostały mi ostatnie dwie jazdy do wyjeżdżenia, ale to będę robił przed egzaminem. 17 września zdam teorię, to wtedy robię te dwie ostatnie jazdy, no i jazda mi się nie martwię, teorią się bardziej martwię, bo ja się nigdy nie lubiłem uczyć i to zawsze mi topornie szło. Zazwyczaj też szkołę omijałem, dlatego tyle błędów ortograficznych walę na swoim Instagramie czy tam na filmach. Kolejne pytanie, kto z ekipy cię najbardziej wkurza? Patecki. Czemu Patecki? Bo jak można coś zjeść, zamówić sobie obiad i nie byś w stanie wyrzucić opakowania po nim do śmietnika, który jest 2 metry dalej. Totalne lenistwo, on jest strasznym bałaganiarzem, ale bardzo go kocham. Ale się zazwyczaj o to, zawsze go uczę tego upominania, bo nie wie, że tam, on tam chyba nigdy nie sprząta, tylko rodzice po nim sprzątają i tam pranie chyba też robią mu dalej. Co myślisz o zaręczynach Weroniki i Karola? No ogólnie nie spodziewałem się tego, ale ze sobą są już 3 lata, to chyba czas najwyższy. Więc ogólnie gratulacje jednej i drugiej osobie, czekam na weselicho, no i zobaczymy, bo Karol coś tam powiedział kiedyś, że na weselu coś zrobi, więc jestem ciekaw, czy to zrobi. No ale co, czekamy na datę ślubu, no i lecimy dur, para małżeńska. Jak ci się podobała walka Kosakowskiego, Lukasa i Punia? Ogólnie Kamil on ma, tak? Kamil Kosakowski. On bardzo z dobrej strony się pokazał, ale tych dwóch chłopaków to frajerskie chmury. Żenada zrobili, umówili się, że dwóch na jednego, a ogólnie nie robi się takiej akcji, bo to mogłaby być naprawdę fajna walka. Ogólnie mi się ta walka nie podobała, bo umówili się 2-1, a mieli się bić 1-1 vs 1, więc to było mega niefajne zachowanie ze strony tego Bunia. Tak, no Bunia i Lukasa. I Lukasa, no więc frajerskie chmury i tyle powiem, że nadę zrobili. A Kamil się fajnie pokazał. Czy masz jakieś inne plany niż Mustang? Na przykład kiedyś w zmianie samochodu? Jeśli tak, to jak? Czy plany niż Mustang? Nie, no Mustang ja sobie zostawiam, bo to jest prezent, więc na pewno go sprzedawał nie będę, bo się prezentów nie sprzedaje. Ale chciałbym mieć jeszcze jedno auto. Mógłby być to Opel Astra Turbo, bo z George'em nim jeździliśmy dużo. Mieliśmy go kiedyś, wynajmowaliśmy go od Karola we dwójkę, no ale później Jojo tylko nie jeździł, więc Jojo go teraz sam wynajmuje i bardzo byłem zadowolony z tego auta, bo w full pakiecie naprawdę jest rewelka i nie pali dużo, a Mustang strasznie żłopie, na dłuższe trasy jest niewygodny i głośny, ale chciałbym mieć ogólnie jakieś inne autko, takie rodzinne bardziej, które mnie pali. Dlaczego masz dziewczynę tyle lat młodszą od siebie? No nie wiem, bo mi się spodobała, co to jest różnica, wiek chyba nie robi różnicy, Kasia jest chyba młodsza od wujasa o 13 lat. Jakoś żyją, więc... A w ogóle moja babcia była od dziadka starsza o 7 lat. No chyba to takie rodzina, 7 lat różnica. Jakie obowiązki masz w domu ekipy? To jest dobre pytanie. To ja powiem, jakie obowiązki ma każdy w tym, w mojej części. No, znaczy się, takie obowiązki domowe mogę powiedzieć. Ja na przykład zajmuję się w domu, tutaj w tej części, a mieszkamy w trójkę, Jakuba i Paulina. Ja się zajmuję zmywarką, opróżnianiem i napełnianiem zmywarki. Kuba się zajmuje wynoszeniem śmieci, a Paulina się zajmuje ogarnięciem latów, indukcji, takich rzeczy, żeby po prostu było czysto. A raz na tydzień przychodzi pani Karolina, która nam pomaga w innych rzeczach takich, raz na tydzień co się sprząta. Więc takie mamy obowiązki, ale tak to nie, no to każdy robi tutaj swoim życiem żyje, więc mogłem powiedzieć o takich obowiązkach domowych, nagrywamy filmy, no i tyle. Czy zawalczysz na High League z Big Jackiem? Nie, może. Coś tam się bultał ostatnio po walce, jak wygrał, fajną dali walkę, ładnie wyglądała. Od włodarzy wszystko zależy, więc jak się włodarzy postarają, to nie mówię, że nie. O. Czemu trafiłeś do domu dziecka? Z jakiego powodu? Jak miałem 3 lata, mój brat miał 4, wtedy trafiliśmy do domu dziecka w Pawlikowice. Moi rodzice poszli ogólnie siedzieć do więzienia, jak byliśmy małolatami, bardzo małymi dziećmi. Się tam przeskrobali, no i dlatego trafiliśmy do domu dziecka. No i tak do 18 roku życia byłem w domu dziecka, ale tego nie żałuję. Bo mi się dużo nauczyłem w tym domu dziecka, na przykład życia.
Jakbyś miał okazję wyskoczyć z tortu w czyjeś urodziny, to czy byś to zrobił? Pozdrawiam. Myślę, że tak, mógłbym to zrobić, ale tutaj w ekipie mógłbym to zrobić, bo w sumie to mnie wszyscy widzieli nago i bym się tu przy nikim nie wstydził. Na przykład Murcik mógłbym to zrobić, bo ono najlepsze reakcje daje na takie coś. Jak Murcik będzie miał urodziny, możemy to zrobić i wyskoczy taki goły z tortu. Wow, niespodzianka, wszystkiego najlepszego. Murcik, jeżeli oglądasz ten film, to ci wyskakuje z tortu 2 listopada. Kania spytała, co sądzisz o tym, że wszyscy najeżdżają na Paulinę, bo sądzą, że leci na twój hajs. Ogólnie nie daję Paulinie hajsu. Na wszystko, co robimy razem, to się składamy. Więc nie wiem, czemu ludzie uważają, że leci na mój hajs. Przecież razem żyjemy, razem za wszystko płacimy. Już nie pamiętam, czy kiedykolwiek, kiedy ostatnio coś kupiłem. Kiedyś kupiłem, jak popiłem za bardzo i dałem czadu, to spałem w salonie, no i to wtedy kupiłem kwiaty ostatnio. Na co tak to? Nie wiem, czemu ludzie uważają, że leci na mój hajs, jak za wszystko płacimy wspólnie, więc pierdolenie polskiej cebuli. Czy serio zawalczysz, gdy Isamu będzie walczyć? Jeśli tak, to dla jakiej federacji? Tam, gdzie Isamu. Powiedziałem, jeżeli Isamu będzie walczył, Isamu coś tam mówił o Helik, że chciałby, a ja powiedziałem, że ty walczysz, to ja też zawalczę, bo my razem byliśmy w ogóle w szatni. Pozdrawiam Szymona, oczywiście zawiózł mnie po Helik, jak się źle czułem, tam do apartamentu, więc bardzo mu za to dziękuję, mam nadzieję, że oglądasz. No jeżeli Szymon zawalczy, to ja zawalczę w tej samej federacji co on, bo powiedzieliśmy, obiecaliśmy sobie, że będziemy razem w szatni, tak jak byliśmy razem na fejmie. Czy masz plany, żeby za jakiś czas oświadczyć się Paulinie? No. Jesteśmy ze sobą dopiero ponad 8 miesięcy, to już byłoby mega głupio, ona ma 19 lat, ja bym z pierścieniem klękał. No więc nie mam zamiaru się oświadczyć, jesteśmy ze sobą za krótko, więc jeszcze nie wpadłem na tak. Nie wiem, czy to nazwać głupim pomysłem, bo głupim pomysłem było to, żeby się po takim czasie oświadczać, więc na taki głupi pomysł jeszcze nie wpadłem. Ale może kiedyś wpadnę. Gdybyś nie miał dziewczyny, to z którą z dziewczyn z ekipy mógłbyś być pod warunkiem, że wszystkie byłyby singielkami? Z żadną. Nie podoba mi się żadna dziewczyna z ekipy. Jedna kobieta mi się tylko podoba. Ta, co siedzi u góry we wieży, zamknięta z psa. Pozdrawiam. Czy zmieniłbyś coś w swoim życiu? Jeśli tak, to co? Mam włosy. Strasznie mnie drażni moje włosy. Robi się łysy. Tu mam zakola straszne, jak już zauważyliście. Mam kompleks na tym punkcie i dla mnie jest to strasznie mega. Wstydzę się tych włosów, nie mogę nic z nimi zrobić, nie mogę ich ułożyć. Ale mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości się to zmieni. Marcel spytał, ile kosztował Leoś? Kto wymyślił imię i czy była kłótnia? Paulina wymyśliła imię, ja chciałem dać inne imię, ale doszliśmy do wniosku, że to może być też ładne. Ładny jest mi Leonardo. Leoś kosztował ze wszystkim, drogę go przytrzymaliśmy, 9500, ale nie żałuję jego zakupu, bo on daje tyle radości, on jest taki kochany, taki, no słodziak jest, przekochany jest. W ogóle mama Pauliny go bardzo polubiła. Michał spytał, czy będziesz kiedyś na jakimś zlocie samochodowym? Aha, byłem raz na zlocie samochodowym, to była w pasterkę i pamiętam, że się strasznie pożygałem. Wtedy. Bo mnie tata wujka Łukiego opił, bo byłem u niego wtedy na Wigilii. Pojechałem z Krzysia na tą pasterkę i żygałem pod siebie. Znaczy się wymiotowałem pod siebie. No i raz byłem, ale no jak zrobię prawko, czemu nie? Jakiś zlot Mustangów czy coś. Mam fajne rączko, więc mogę się nim trochę popisywać. Ile płacicie miesięcznie za mieszkanie? Za mieszkanie płacimy, za samo mieszkanie, sam czynsz, płacimy tutaj za tą część 20 000, więc to jest bardzo, bardzo dużo, więc jak myślicie, że my zarabiamy cholerę pieniędzy na tym YouTubie, że jesteśmy bogaci, nie mamy co z pieniędzmi robić, to mamy duże koszta też, więc pamiętajcie o tym, bo ekipa musi mieszkać ze sobą, czyli się jak mieszka razem, to jest wtedy łatwiej się nagrywa i wszystko, więc na tym nam najbardziej zależało, nie patrzyliśmy na cenę, ciężko było znaleźć wtedy dom, który nas wszystkich pomieści, po tym pierwszym domu, no nie mieliśmy wyjścia, po prostu musieliśmy wziąć tą ofertę i no i tyle. Pamiętajcie, że jak zarabiamy coś tam, to mam też duże wydatki. Co myślisz o tym, że Norbert Gierczak będzie walczył na następnej gali? Siedział koło mnie na Helik i mi to mówił, on w ogóle mega schudł, on trenuje ciężko, wielki szacun dla niego. No, kibicuję mu, no co, no Norbis po kogoś, tylko pytanie, z kim on będzie walczył, kogo mu dadzą. Nie no, Ksajo nigdy nie zawalczy z nim. Ale ogólnie chłopaki z tej, nie wiem jak tej, z ekipy Ksajo bardzo w porządku. No, Olszy wcześniej znałem, ja Pciana poznałem właśnie na gali, tam poznałem, tam przybiłem chyba z każdym piątkę, no i kulturka z ich strony, mega mini, fajne, kibicuję im ogólnie. Poniowski spytał, czy możesz powiedzieć, ile miesięcznie wyciągasz z YouTube'a? Może nie tak konkretnie, ale w przybliżeniu. No to jakieś, to różnie, to zależy od miesiąca, jakieś 20-30 tysięcy, no ale liczmy sobie do opłacenia to, pracownicy, waty, nie waty, podatki, co tam jeszcze, ZUS-y, mieszkanie, koszty odcinków, no to ci zostaje taka garstka. Ten
tak naprawdę. Ale nie narzekam ogólnie. Szybkie pytanie. Kiedy aparat na zęby? Mam jeszcze chyba 2 ósemki do wyrywania na dole. Chyba 3 zęby do wyleczenia. Wtedy będą mi zakładać aparat na zęby. Więc no, myślę, że do końca roku powinienem mieć to zrobione. Trzymam za to kciuki. To nie ode mnie zależy, to od terminu. Tam, gdzie chodzę do Skandynawian Clinic, ogólnie jestem mega zadowolony. Polecam ich gorąco. To jest w Krakowie na Placu Szczepańskim. Ogólnie mega spoko, komfort, nic nie boli. Jestem mega zadowolony. I myślę, że do końca roku powinienem mieć aparat. Ja się nic nie pozmienia. Chyba, że dostanę walkę, to wtedy będę musiał zdjąć aparat, żeby mi tam ktoś nie zepsuł aparatu. Ogólnie to by było na tyle. Przepraszam was za swój stan zdrowia, ale no każdego czasem coś złapię, a chciałem nagrać jakikolwiek odcinek. Jeżeli wam się ten odcinek podobał, to zostawiajcie łapkę w górę, a będę je robił bardzo rzadko, bo nie lubię Q&A'ów robić. Takie pójście na łatwiznę. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Ja się w tym momencie z wami żegnam, idę do łóżka. Ogólnie są dzisiaj urodziny Weroniki. Mamy dzisiaj 31 sierpnia, więc Weronika, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia, radości, nowej fajnej fury, więc wszystkiego dobrego. No i co? Ja idę leżeć, idę się kurować, a wam życzę miłego dnia.